teorii do Backrooms możesz dostać się od tak. Po prostu wystarczy, że poczekasz chwilę i jakiś czas później po prostu snowclipujesz się do tego miejsca. Jednakże w takim wypadku, jak wyjść z Backrooms? Bo znając życie, iść na ten poziom, o tak niewymawialnej nazwie, że nie chce mi się tego robić któryś raz w tym tygodniu, raczej nie będzie ci się chciało, więc czy jest jakaś alternatywa? Wedle fanów jest. Poziom 3999, czyli niejaki true ending, czyli prawdziwe zakończenie. O wyjaśnienie tego poziomu prosiliście mnie bardzo, bardzo często, więc przed wami kolejny pomysł na to, jak moglibyście wyjść z tego świata. Zatem hej, hej, cześć wszystkim, ja jestem Modar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się poziomem 3999 w Backrooms, czyli niejakim prawdziwym zakończeniem. Zaczniemy, strzel kciuka w górę pod filmem, zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, a także wpadaj na mojego Instagramka, linka masz w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami kompletne wyjaśnienie wszystkich informacji na temat fanowskiego poziomu 3999 w Backrooms, czyli niejakiego prawdziwego zakończenia. Jak to zwykle bywa w materiałach, gdzie zajmuję się poziomami stworzonymi tylko i wyłącznie przez fandom, muszę tutaj podkreślić, że tego poziomu nie znajdziecie na Backrooms Wikidot, ponieważ nie ma tam czegoś takiego jak wyjście z Backrooms. Żeby poszukać czegoś takiego, musimy zwrócić się w stronę fanów. Zatem tak, poziom 3999, tak zwane prawdziwe zakończenie, true ending, został stworzony przez fanów, znajduje się na Backrooms Fandom i jest zaskakująco dobry jak na w ogóle rzeczy na tej witrynie. Skala trudności przetrwania na tym poziomie ponownie nie jest standardowa, bowiem została sklasyfikowana jako, najprościej mówiąc, odpowiednia do zamieszkania. Wobec tego jest to poziom bezpieczny, znajdują się tutaj, w cudzysłowie, zrównoważone społeczności, a także jest tutaj brak, kompletny brak jakichkolwiek niebezpiecznych bytów, więc hej, może będzie to jakiś fajny poziom do zamieszkania. Sprawdźmy. Poziom 3999 w Backrooms to w rzeczywistości ogromny, nieskończony salon gier. Po angielsku jest to znane jako arcade. W języku polskim chyba nie ma jasnego określenia, które mogłoby jakkolwiek opisywać lub charakteryzować takie miejsce. Poziom ten najbardziej znany jest z tego, że cóż, jest wyjściem z Backrooms i robiąc kilka rzeczy będziesz mógł faktycznie opuścić to miejsce, bowiem jak to zwykle bywa w tego typu miejscach, za szklaną szybą widzisz normalny świat. Drzewa, ulice, latarnie, może nawet spacerujących gdzieś tam ludzi, jednak tak łatwo się stąd nie wydostaniesz. Pierw będziesz musieć zrobić parę rzeczy, o których trochę później. Natomiast drugą bardzo ważną rzeczą związaną z tym poziomem jest fakt, że znajdziesz tutaj mnóstwo gier. Masę gier, w którą będziesz mógł zagrać i z całą pewnością myślisz teraz, że są to jakieś albo retro gry, albo jakieś te dziwne gry na automatach. Nic bardziej mylnego, bo znajdują się tam nowe gry, które są straszliwie przegadane przez internet, takie jak Call of Duty, Phasmophobia, Minecraft, Terraria, Mario Kart, Fortnite, Roblox, Halo czy FNAF. Albo kurde FNF. Jakby się nie mogli trochę bardziej postarać, czemu nikt nie gra w RDR 2, to jest najpiękniejsza gra na świecie, ludzie. Ale dobra, miejmy nadzieję, że takie naprawdę fajne, solidne gry też tam są, a nie... No wiecie. Oczywiście nie obrażając Robloxa ani Fortnite'a, spokojnie, szacun jest. Jednak znajdziesz tutaj także kilka innych gier, które pochodzą z tej dawniejszej epoki, takie jak chociażby Polybius, na którego temat nawet kiedyś nagrałem film. Tylko, że niewiele o tym pamiętam, to był chyba jakiś eksperyment tworzony przez FBI, ale nie jestem pewien. Co najważniejsze, grając w te gry, twój poziom sanity wzrośnie. Tak jest, twój poziom zdrowia psychicznego, ile jakiś czas temu je utraciłeś. Natomiast istnieje tutaj malutki, malusieńki problem. Jeżeli lubisz rage'ować się w grach, to nie masz tutaj czego szukać. Bowiem, jeżeli wkurzysz się, bo nie wiem, umarłeś czy coś, i przywalisz, albo jakkolwiek uderzysz w automat z grą, natychmiast stracisz przytomność. Lepiej tego nie rób i miej się na baczności, by nie uderzać ręką tam, gdzie nie trzeba. Ponadto, jeżeli zepsujesz cokolwiek w tym miejscu, stanie się dokładnie to samo, więc miej nerwy na wodzy i się nie rage'uj, mordeczko moja. Jednakże wróćmy do tej najważniejszej kwestii. Jak możesz uciec z Backrooms za pomocą poziomu 3999? Otóż po wejściu na ten poziom otrzymasz niezniszczalną kartkę papieru z listą rzeczy do zrobienia. I czas ich wykonania będzie oscylował pomiędzy 4 minutami a 12 latami, więc przygotuj się na spory pobyt i na naprawdę długą i męczącą charówę, zanim będzie ci dane opuścić Backrooms. Mogą to być takie zadania jak zabicie określonej istoty, znalezienie, zjedzenie lub użycie określonego przedmiotu,
wchodzenie i wychodzenie z innego poziomu i tym podobne. Otrzyma dodatkowo czerwony przycisk, który po wciśnięciu przeteleportuje cię z powrotem na poziom 3999, bowiem co niektóre zadania będą od ciebie wymagały przejścia na inne poziomy backrooms. Jeżeli jakkolwiek zgubisz mapę bądź czerwony przycisk, zostaniesz ponownie przeteleportowany na ten poziom i otrzymasz je ponownie. Natomiast jeżeli nie lubisz mieć kartki papieru przy sobie, to po prostu na twoim telefonie pojawi się aplikacja o nazwie 3999 i nie będzie posiadała żadnej ikonki. Nie liczy się tutaj wiek telefonu czy jego system operacyjny. Natomiast jeżeli masz wszystko w nosie i po prostu wyjdziesz z tego poziomu, nie przejmując się czymkolwiek, po prostu ruszysz przez szklane drzwi, backrooms nie będą miały jak w ogóle przemyśleć tej decyzji i zamiast przejść do rzeczywistości albo do front rooms, zostaniesz przeniesiony na poziom 952. Co ważne, od czasu do czasu meteoryty mogą spadać z sufitu bez żadnego powodu, jednakże nie będą uszkadzać czegokolwiek, nie będą tworzyć jakichkolwiek zniszczenia, tobie raczej nic nie zrobią. Wobec tego wysunięto hipotezę, że są to tak naprawdę iluzje wykreowane przez światełka, które są na tym poziomie. Poziom 3999 jest podzielony na 4 obszary o następujących nazwach: 3999-1, 3999-2, 3999-3 i 3999-4, tak jest. Do niedawna uważano, że 3999-4 nie istnieje, jednakże po dogłębnej eksploracji poziomu 3999-3 udało się go odnaleźć, jednakże jego eksploracja jest praktycznie niemożliwa ze względu na olbrzymi poziom promieniowania, przekraczający ten możliwy do przeżycia kogokolwiek. W niezwykle rzadkich przypadkach poziom może przejść w tryb blokady, jednakże takowa okazja jeszcze się nie wydarzyła i być może nie nastąpi w najbliższym czasie. Nie wiem. Istnieje tutaj kilka placówek i społeczności i no cóż, oto oni, nie? Zatem pierwsza społeczność zamieszkująca ten poziom to wędrowcy zaplecza. Ich posterunek jest oddalony około 23 minuty spacerkiem od punktu startowego na północ. Następni to koloniści zaplecza. Ta baza znajduje się 27 minut spacerkiem od punktu początkowego na południe i baza ta zawiera kilka kawiarni, w których ludzie mogą się zrelaksować, czy obszar, gdzie mogą pokupować sobie nowe rzeczy, bądź pohandlować z innymi bywalcami. Istnieje tutaj także kawiarnia Studio 52-1. Jest to po prostu zwykła kawiarnia, jest tutaj duża jadalnia z nieskończonością ilością jedzenia i wody migdałowej, wody neonowej i nie tylko. Istnieje też tutaj społeczność znana jako kelnerzy. Jest to kolonia, która po prostu uczy, jak działają gry zręcznościowe. Jeżeli poprosisz, żeby do nich dołączyć, ci powiedzą ci, że najpierw musisz dostać u nich pracę, a jeżeli poprosisz na przykład o jedzenie czy wodę, ci bez problemu ci to przyniosą, więc no, mili goście, ale mogliby być milsi. Następna grupa to grupa świetlistych 3999. Jest to grupa ludzi, którym udało się dostać na poziom 3999 po wysłaniu ich przez białych świetlistych. Bardzo ciężko pracują, aby wszyscy dobrze się tu bawili, pomagali wędrowcom i... w sumie to tyle. Są też taką grupą gigaczadów, która zajmuje się jakimiś konfliktami tutaj, stara się je uciszać, tłumić konflikty i tak dalej, więc takie spokoziomki, które mogą nieraz uratować ci dupę. Istnieje tutaj jeszcze jedna organizacja, dokładniej organizacja Front Rooms. Mają tu swoją główną bazę Marble Labs Beta i prowadzą bezbronnych podróżników do szklanych drzwi, bądź no jakoś tam pomagają. Jeżeli ich poprosisz o dołączenie, mogą cię tutaj przyjąć do siebie i wszystko będzie fajnie. W kwestii dróg wejścia i wyjścia na ten poziom jest tego od groma, więc ja przedstawię tylko kilka, żeby było wam najłatwiej. Przede wszystkim, żeby dojść tutaj, możesz po prostu przejść przez drzwi na końcu kolejki węż na poziomie 761. Poza tym istnieje malutka szansa, dokładniej 420% na znalezienie konsoli do gier na poziomie 381. Lub na przykład możesz noclipować się przez dużą, rzadką, fioletową, niestabilną ścianę w określonym miejscu na poziomie 11. I to wszystko doprowadzi cię tutaj, aczkolwiek jest jeszcze od groma innych dróg wejścia. Przykładowo możesz wejść przez szklane drzwi na poziomie 3999.5. No i to tyle, nie? A w kwestii jakichś dróg wyjścia, chociażby możesz zagrać w minigrę Saints Row 2 Zombie Uprising z włączonymi kodami, to doprowadzi cię na poziom 820. Możesz zagrać i wygrać w Fasmofobię, co doprowadzi cię na poziom 947. Bądź możesz znaleźć starą, zardzawioną maszynę zręcznościową i wejść w to, po prostu się znowu klipować, co doprowadzi cię na poziom 3909.2.
Proszę was bardzo, 3999.2. I tak, dróg wyjścia też jest całkiem sporo, możecie sobie to przejrzeć, w razie czego link do artykułu zostawię w opisie tego filmu. No i propos poziomu 3999 w Backrooms, to by było już na tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo dobijemy 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Wpadajcie także na mojego Instagramka, drugi kanał, TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. My tymczasem słyszymy się już w następnych filmach, one pojawią się jakoś w przyszłym tygodniu, ewentualnie jak znajdę czas po moim powrocie pojawią się jeszcze w ten weekend, bo jak pisałem na karcie społeczność, teraz jestem na malutkim wyjeździe, ale już niedługo wracam i od przyszłego tygodnia wracamy trochę z innymi filmami, backroomsy będą pojawiać się trochę rzadko, bo nie ukrywam, trochę za dużo się ich chyba pojawia w ostatnim czasie na kanale. Chociaż jeżeli będziecie chcieli, to możemy jeszcze kiedyś wrócić do częstszych filmów z zapleczy. Tymczasem ja się będę powoli żegnam, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, do kolejnych materiałów, miłego dziękuję wam wszystkim, cześć! Thank you.